Yo, Siemanko, witam Was w dzisiejszym Techniusie i powiem Wam tak, no. Troszeczkę mnie nie było, jeżeli chodzi o newsy, bo chyba 4 dni nie było newsów, ale powiem wam tak: jestem w kulminacyjnym punkcie remontu i trochę mnie to wszystko dojechało. Musiałem sobie odpocząć. I, i wiecie, no, YouTube to jednak jest rzecz, którą robię po godzinach, po mojej pracy, po różnych innych zobowiązaniach. I, I troszeczkę mnie to zaczęło dojeżdżać, cisnąć, więc stwierdziłem, że przerwa, ale już wracamy. I wracamy na grubo. A to, że mnie trochę nie było, wstęp ten miał być spowodowany tym, że od mniej więcej chyba czwartku czy piątku jesteśmy atakowani newsami na temat 40-70. I dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj, a dokładnie chyba wczoraj, pojawiły się newsy, które już ostatecznie pokazują, czym ta karta będzie. I powiem Wam szczerze, tak, jest. Dobrze, jest dobrze i ja liczyłem na to, że tak dobrze będzie. Potem miałem zjazd tego optymizmu, jak zaczęły wyciekać ceny, że ponad 700 dolców to będzie kosztować i tak dalej, a dziwne, bo dostawałem takie info bezpośrednio od osób, które mają dostęp do dystrybucji. Więc, no tutaj widać to, co nieraz podkreślałem, że takie rzeczy jak cena. Mogą się zmienić w ostatnim momencie, bo specyfikacja raczej się nie zmienia. No, ciężko, żeby nagle specyfikacja się zmieniła, jeżeli mamy przecieki odnośnie tego, ile zrdzeń cuda, jakie taktowania, jaki pobór prądu i tak No, tego nagle Nvidia na papierze nie zmieni i to się ma magicznie nie zmieni w karcie graficznej. Okej, okay, niby można byłoby to jakoś sterownikami czy czymś takim poblokować, ale generalnie takich praktyk na etapie już takim końcowym po wypuszczeniu z fabryki, czy, czy wręcz no, po wypuszczeniu z fabryki. Bo tak naprawdę te karty będą debiutować za jakieś dwa tygodnie. Więc, jeżeli no w tym momencie coś Nvidia by w tym kontekście zmieniła, no to już nie ma szans tego zmienić. Te, one, te, te karty są już fizycznie gdzieś na jakichś statkach, już płyną do nas i za niedługo będą w magazynach. Ale cenę można zmieniać. No i to się zmieniło. Ale zacznijmy sobie najpierw od specyfikacji. Wyciek slajd ze specyfikacją. Jaka to ta nowa 40-70 nie jest super w stosunku do poprzednich kart graficznych? No i generalnie widać już, że tutaj, że ten slajd jest od Nvidia, że nie jest on jakiś sfabrykowany z tego względu, że na przykład nie ma tu ilości rdzeni CUDA. Dlaczego? Bo nie mamy pod tym względem żadnego progresu. Tutaj Nvidia na tym przynajmniej na tym slajdzie porównuje 4070 do 3070 j i do 3070. A ja przypominam, bo to już wiemy z takich poprzednich przecieków, że 4070 ma mieć dokładnie tyle samo rdzeni co 3070. 500 5888. Zero progresu pod tym względem. Oczywiście, dostajemy nowe rdzenie RT, nowe rdzenie Core, dostajemy wyższe zegary, chociaż tutaj też nie ma zaznaczonych, ale stawiam, że wyższe. Dostajemy dużo więcej pamięci cache, bo dostajemy chyba 30, tak, 36 MB, gdzie poprzedniczki miały po 4 MB cache'u, ale Mamy regres, jeżeli chodzi o szerokość magistrali. Dobra, mamy progres, jeżeli chodzi o ilość pamięci Fauram, bo zamiast 8 mamy 12 GB pamięci GDDR6X, ale na 192-bitowej szynie pamięci, co daje nam niższą przepustowość względem 3070. j bo względem 3070 ta przepustowość jest wyższa z tego względu, że e, raz, że mamy szybsze pamięci, a 2 no teraz nie pamiętam. O, czekajcie, tutaj mam specyfikację. Szyna pamięci, czy jest tutaj szyna pamięci? Tak, 256-bitowa, więc mamy też regres pod względem szyny, bo 4070 dostanie szynę 192-bit, a 3070 miało 256-bit, podobnie jak 3070 Ti. No i 3070 Ti w ogóle więcej rdzeni QDA, no więc tutaj ciężko byłoby to tak pokazać ładnie na... Mm tabelce i wszyscy by wiedzieli. no ale czekajcie, tyle samo rdzeni co poprzednia generacja, mniej niż wersja Tieniu, no tak słabo, słabo. Generalnie wydajność będzie większa, no bo to są nowsze rdzenie, należy o tym pamiętać, że to jest nowsza technologia, to jest 5 nanometrów, a nie 8 nanometrów Samsunga, przeprojektowane, nowa architektura, e, zwiększone IPC każdego z tych rdzeń, więc wydajność będzie siłą rzeczy większa i tutaj mówimy o wydajności na poziomie 3080, 3080 Ti za 599 dolarów, i to jest najważniejsza informacja: 200 dolarów mniej niż to miało miejsce w przypadku tych pierwszych przecieków, gdzie mówiliśmy o 700, -ach. Nie, to przepraszam, to jest, to jest 100 dolarów mniej, a właściwie to tak 150, bo mówiło się o 750 dolarach. To jest też 100 dolarów więcej niż kosztowała nas 30,70. Oczywiście, 30,70, taką cenę czyli 499 dolarów, to ona miała tylko i wyłącznie na papierze, bo... Wszyscy wiemy, co się wydarzyło z cenami kart graficznych krótko po premierze RTX w Serii 3000. Wywaliło je w kosmos, i szczęściarze, którym udało się kupić za tą dedykowaną cenę, było stosunkowo niewiele. Do części z nich w ogóle nawet karty nie doszły. W ogóle były afery z tymi dostarczaniem kart graficznych, a ceny, ceny, ceny rosły. Więc, de facto, taki rzeczywisty wzrost ceny będzie moim zdaniem żaden. Bo, okej, okay, wycena na poziomie 500 dolarów była 37, ale ona realnie przez 99% czasu obecności na rynku była jednak sporo, sporo droższa i oscylowała w okolicy ponad 3000 tysięcy. Teraz z tego co pamiętam zbliża się ona bardziej do tych 3000 tysięcy. Zaraz sobie tutaj zanalizujemy. No 2,5 tysiąca już można ją wyrwać. Czyli w cenie MSRP jest teraz do wyrwania. A jaka będzie cena w złotówkach, skoro w dolarach mamy 599 dolarów? Więc jak pójdzie Picobello bardzo dobrze, jak naprawdę ta wycena z przelicznika dolara będzie taka jak była kiedyś, to może, może, może nawet znajdą się modele za 2999 zł. Ale to jest taki bardzo optymistyczny scenariusz. Raczej będzie to wycena na poziomie od 3200 do 3,5 tysiąca zł, w zależności od modelu. Oczywiście podejrzewam, że będą mi modele za 4,5 4 tysiąca. Jeżeli jakiś producent zdecyduje się wypuścić model jakiś super giga, dokokszony z ekranami, LEDami, wodotryskami, z wbudowanym blokiem wodnym i w ogóle podajnikiem do drinków, no to wtedy będzie, będzie dużo droższy i to jest logiczne. Zawsze tak było. To nie jest sytuacja nowa w dzisiejszych czasach, tylko od zawsze tak było, że wychodziły modele, które miały tą cenę mniej więcej podstawową i wychodziły modele, które były dwa razy droższe, chociaż były de facto wydajnościowo niemalże tym samym, ale miały tyle wodotrysków, że cena automatycznie rosła. No więc tutaj wydaje mi się, że te sytuacje będą podobne, ale już sam fakt, że karta będzie kosztować raczej bliżej 3100-3200 zł niż 4000 zł, już daje nam tutaj gigantyczny powiew optymizmu. No Oprócz tego karta będzie pobierać mniej prądu, bo średnio tutaj podają 186W podczas grania, gdzie takie 3070 215 a 3070 240W. TGP karty. To 200W. No, nigdy to TGP raczej nie jest osiągalne w standardowym scenariuszu. Zbliżamy się często do wartości TGP pod jakimś obciążeniu maksymalnym, czy to w furmarku, czy w OCCT, czy w jakichś innych typowo obciążeniowych testach, ale podczas grania i normalnego użytkowania no, rzadko do tej granicy się zbliżamy, a nawet podczas tych benchmarków często się do niej nie zbliżamy. Dopiero trzeba gdzieś tam podkręcić kartę graficzną, żeby to TGP przebić. I powiem Wam szczerze, no, to jest na chwilę obecną bardzo dobra wiadomość, tylko teraz pytanie, czy ona się spełni? Gdzieś widziałem taki wykres. Niestety nie mam go tutaj. Zaraz sobie sprawdzę, czy na wideo kart on jest. Taki fajny wykres pokazujący, jak zmieniała się cena kart graficznych z serii 3000 względem 4000. No nic, no był taki wykres, który pokazywał wzrost ceny względem jakby kolejnych generacji i każda kolejna jakby tam na przykład była różnica pomiędzy ceną serii XX70 a XX80 i zawsze ten dystans był równy, pomimo wzrostu cen zawsze był równy pomiędzy tymi kartami. A teraz mamy sytuację, gdzie 40,70 jakby poszła tym trendem wzrostowym, a 40,80 wywalona jest w kosmos na ponad 1000 dolarów. 1190 chyba w tym momencie, tak? Tak, coś takiego, może teraz ta cena mogła spaść w okolice 1000, ale pierwotna wycena właśnie była na takim poziomie. No więc... Teraz pozostaje nam czekać. Ja na razie nie mam żadnych info, będę pewnie dopytywał, czy ktoś by mi mógł na premierę podesłać tą kartę, bo do, na chwilę obecną udało mi się robić testy serii 4000 na premierę każdej karty i była u mnie 4090, 80, 70, ja z czego bardzo się cieszę, to daje masę satysfakcji, jeżeli można coś takiego zrobić na premierę. E, no mam nadzieję, że też 4070 uda mi się zrobić, zwłaszcza, że ta karta prywatnie, prywatnie interesuje mnie najbardziej. Najbardziej chciałbym, żeby znalazła się w moim kompie, chociaż aktualnie tutaj cały czas jeszcze ostatnio testowany 4070 Ti od Gigabyte się znajduje, no ale jeżeli miałbym zakupić kartę graficzną, zainwestować w nią, to właśnie myślałbym o 4070, bo ostatnio w ogóle do, doznałem pewnego takiego olśnienia to poglądowego, a mianowicie, że Zbyt długo, zbyt mocno byłem zafiksowany na specyfikacji peceta, co oczywiście jest ważne i co oczywiście do pewnego momentu daje nam realny wzrost wydajności, produktywności w pracy i doświadczeń z grania, a za mało skupiałem się na tym, na czym patrzę, na tę na, na grę, na ten obraz, który oglądam. I teraz to mam na wypożyczeniu e, korsarza e, Zion Flexa. Tak Zion Flex on się nazywa. E, mam też e, recenzję, powinna być niedawno, Wiosonika, bardzo fajnego. I to są fajne monitory. Piękny obrazek. A ja miałem najtańsze, po prostu stwierdziłem, że chcę 4K i kupiłem najtańsze dwa monitory 4K, żeby mieć setup dwóch monitorów, gdzie tam chyba 1500 DMZ LG i AOC coś podobnie kosztuje. Więc no setup monitorowy za 3000 z dwóch 32-calowych monitorów 4K, ale jakość obrazka jest mierna, naprawdę. I teraz e, jakby dotarło do mnie to, że co mi z 300 klatek wygenerowanych przez 4090 w 4K, w jakiejś tam grze, jak generalnie będę patrzył na 60-hercowym monitorze na to, w takich wypranych kolorach, no słabo, więc wolę osobiście, ja mam takie teraz podejście, że zamiast przeznaczać 9-10 tysięcy na Kartę graficzną, to wolę przeznaczyć 4000 na kartę graficzną i 4000 na bardzo fajny monitor, czy tam 5000 nawet, bo wiem już co chcę tutaj mieć, ale tego Wam jeszcze nie zdradzę. Możecie zgadywać w komentarzach, jak, w, co, w co poluję, na, na co poluję, co bym chciał mieć jako swój wyświetlacz. Na chwilę obecną. Nawet będzie to setup jednomonitorowy, z czasem dojdzie drugi mały zewnętrzny monitorek, być może też 4K, ale taki wiecie, 20 calowy jako support, bo doszedłem do wniosku, że nie chce się w ogóle, o czym ja tu gadam, gadam o swoim setupie, a miało być o 47 dziesiątce. O moim setupie jeszcze kiedyś będzie. A teraz kończymy to tym takim optymistycznym akcentem, że ja mam nadzieję, że ta 40-70 faktycznie w takiej cenie się e, pojawi i wiem, że wielu z Was powie: Drogo! No, tania nie jest, ale i tak dużo, dużo lepiej niż miało być. E, to jest, ja chyba też w jakimś odcinku mówiłem, że to może być taka odwrócona psychologia stosowana przez Nvidia i to się sprawdza. Oni chyba mnie posłuchali, nawet może znajdę odcinek, w którym to mówiłem, gdzie powiedziałem, że Nvidia może wypuścić w ramach plotki taką pierwotną wycenę na zasadzie 700 dolarów, 750, potem zaraz przed premierą ją obniżyć i ludzie, pomimo tego, że ta obniżona cena też jest wysoka, to tak będą się cieszyć, że jest dużo taniej niż miało być, że zapomną o tym, że tak naprawdę cały czas jest drogo. I tak trochę jest. Ja się jaram, a cały czas jednak jest drogo. Będzie drogo, bo będzie prawie tysiak więcej niż 30-70. Gdzie wzrost Mocy nie będzie tak spektakularne. No, zobaczymy, jak to koniec końców będzie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Cieszę się, że do Was wróciłem. No i cóż, miłego tygodnia Wam życzę, który razem spędzimy sobie na newsach. Więc widzimy się już jutro w kolejnych newsach. A a tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia jutro. Cześć!